To wielka sprawa, jak powiedział przed chwilą pan wójt, dla społeczności lokalnej. To bardzo ważny moment, który ludzie wszyscy, którzy tutaj mieszkają, zapamiętają na pewno na długi czas. A dlaczego? Dlatego, że właśnie dzięki takim inwestycjom lokalnym staramy się nie tylko poprawiać komfort życia mieszkańcom, staramy się zwiększać szanse na rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim pokazujemy, że Polska gminna, powiatowa w każdym jej zakątku warta jest wsparcia i współpracy. Nie dalej jak wczoraj otworzyliśmy wielką inwestycję na północy Polski. Kanał żeglugowy, droga wodna przez Mierzeję Wiślaną. Inwestycje, drogę wodną, która mocno wskazuje kierunek rozwoju. Kierunek na suwerenność, silną, niezależną Polskę, Polskę silną gospodarczo. Ale Polska będzie silna gospodarczo wtedy, kiedy będzie silna w każdym jej zakątku. Nie tylko w wielkich miastach, nie tylko w dużych aglomeracjach. Dlatego tu w Szczawie i w całej gminie bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Niech to będzie klamra, która spina całą naszą filozofię, całą naszą strategię. Wielkie strategiczne inwestycje, ale jednocześnie też te małe w Polsce lokalnej. Te za rogiem, te, które widać z okna mieszkańców tylu tysięcy polskich miejscowości. Ale jednocześnie też ta inwestycja jest dowodem. Jest dowodem na wielki upór, pracę i wytrwałość społeczności lokalnej tutaj na południowej, w południu województwa małopolskiego, bo pewnie mało kto wie, ale ten most był kilkukrotnie niszczony przez żywioł rzeki, wezbranej rzeki. Społeczność lokalna starała się go odbudowywać własnym sumptem, własnym wysiłkiem. Aż w końcu państwo polskie we współpracy z gminą wykonało inwestycję trwałą. Wierzę, że bardzo trwałą. Oby nie musiało to być wkrótce weryfikowane przez kolejną powódź, ale wierzę, że ta inwestycja będzie służyła mieszkańcom przez dziesięciolecia. I jest ona również jeszcze dowodem na współpracę. Współpracę pomiędzy rządem i samorządem. Ja ze swojej strony chciałem też wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy mieli tę ideę, ten pomysł, aby most nosił imię świętej pamięci Józefa Leśniaka, wojewody małopolskiego, państwowca najwyższej próby. Człowieka, który bardzo przyczynił się do rozwoju tych okolic, rozwoju całego województwa, ale także przyczynił się poprzez swoją działalność do rozwoju całej Polski. Dziękuję bardzo wdowie za użyczenie, można tak rzec, tego imienia. I dziękuję bardzo wszystkim, którzy o tym pomyśleli. Pan wojewoda Józef Leśniak był bardzo ważną postacią polskiej polityki i jego uhonorowanie jest ze wszech miar słuszne. I dlatego raz jeszcze mogę z dumą powiedzieć, że wszystkie tego typu inwestycje w małych miejscowościach, w mniejszych gminach składają się na cały krajobraz, na cały archipelag inwestycji, zmian w Polsce, które mają przyczynić się i przyczyniają się dzień po dniu, miesiąc po miesiącu do lepszego życia dla wszystkich Polaków w każdym zakątku Polski. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze. O zabranie głosu proszę wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Ryszarda Terleckiego. Panie marszałku, bardzo proszę. Wojewodo, pośle, przyjacielu. Nazwaliśmy ten most twoim imieniem, bo bardzo zasłużyłeś się dla jego budowy. Nazwaliśmy ten most twoim imieniem, bo chcemy, żeby ziemia, której służyłeś, pamiętała o tobie. My też pamiętamy, jak byłeś wśród nas. Skromny, życzliwy, uśmiechnięty, lojalny,
Pamiętamy, jak krążyłeś po ministerstwach, żeby załatwiać sprawy dla swojego terenu, dla swojego regionu. Pamiętamy, jak w chorobie służyłeś jako wojewoda. Pamiętamy też twoją heroiczną walkę z chorobą do ostatnich dni, do ostatniej godziny. Józiu, wybacz, że tak mówię, ale tak zwracaliśmy się do ciebie. Jak będziemy jechać tym mostem, to będziemy widzieć po drugiej stronie twoją uśmiechniętą twarz, jak czekasz na nas po drugiej stronie życia. Bardzo dziękuję, panie marszałku. O zabranie głosu proszę żonę świętej pamięci wicewojewody małopolskiego Józefa Leśniaka, panią Jolantę Leśniak. Bardzo proszę. W imieniu swoim i syna Piotra chciałabym bardzo podziękować za upamiętnienie imienia mojego męża Józefa Leśniaka. Jestem bardzo wzruszona uroczystością. O niektórych dokonaniach męża dowiaduję się dopiero po jego śmierci. Mój drogi mąż, tata Piotrusia, pracował dla Polski w każdej minucie swojego życia. Czasem, przyznaję, było nam ciężko, było nam trudno zrozumieć go. Nie, że go nie ma, dzisiaj już rozumiemy. Tę służbę dla ojczyzny traktował bardzo osobiście, angażując się w nią cały. Dzisiaj wiemy z Piotrusiem, że Józek dokonał wielkich rzeczy dla Polski. Wykorzystywał cały swój potencjał w każdym miejscu, także jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej i jako wicewojewoda Małopolski. Teraz, w trudnym dla nas okresie po śmierci męża i taty, nadanie imienia mostowi będzie dla nas dużą pociechą. Jeszcze raz dziękuję inicjatorom i organizatorom dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękuję, pani Jolanto. O zabranie głosu proszę starostę Limanowskiego, pana Mieczysława Urygę. Panie starosto, bardzo proszę. Panie premierze, panowie marszałkowie, panowie ministrowie, panowie samorządowcy, parlamentarzyści, wszyscy państwo, najbliższa rodzino. Dzisiejsze wydarzenie, otwarcie mostu na osiedlu Chlipały w Szczawie, jest uroczystością o podniosłym charakterze i dużym znaczeniu dla mieszkańców kamienicy. Tego przysiłku również. Nowy obiekt ułatwi komunikację mieszkańców osiedla z okolicznymi miejscowościami, a także przede wszystkim zapewni poczucie bezpieczeństwa, chroniąc okoliczne budynki w okresach nagłych wzrostów poziomu rzeki. W tym dniu należy podkreślić, że przebudowę mostu w Szczawie osobiście z wielkim zaangażowaniem wspierał zmarły w maju tego roku Józef Leśniak, który zabiegał o przekazanie środków na przeprowadzenie inwestycji. Most, którego patronem jest świętej pamięci Józef Leśniak, jest więc najbardziej wymownym i pięknym uhonorowaniem jego wieloletnich starań i trosk o dobro naszego regionu. Wszyscy znaliśmy Józefa. Był to niezwykle skromny człowiek, który nawet w obliczu choroby myślał o innych. Nie oczekiwał nic w zamian. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że dzięki staraniom świętej pamięci Józefa Leśniaka otrzymaliśmy wsparcie rządowe w wysokości 1 miliona złotych na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Limanowej, który służy do diagnostyki ponad 130 tysięcy mieszkańcom, również tym, którzy potrzebują tego wsparcia i też skorzystać z tego nowoczesnego urządzenia. Józef nigdy nie odmawiał pomocy zarządowi, samorządowcom. Z tego miejsca serdecznie dziękuję na ręce żony za to wsparcie. Również dziękuję samorządu gminy Kamienica, że powziął takie działania, że jest uhonorowaniem właśnie imieniem świętej pamięci Józefa ten most. Bardzo dziękuję również, panie premierze, za całe wsparcie, za pomoc też w realizacji naszych zadań w powiecie limanowskim. Tym samym oczekujemy, reagujemy, czy też wykonujemy oczekiwania mieszkańców
Dodam tylko, że takich inwestycji na terenie powiatu nigdy nie było. Serdecznie dziękuję, panie premierze, wszystkim parlamentarzystom, którzy nas wspierają. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie starosto. Szanowni państwo, teraz jest czas na pytania od dziennikarzy. Bardzo proszę, jedno pytanie na redakcję. Dzień dobry, Kamil Klamut, TVN24. Panie premierze, ja chciałbym zapytać, nawiązał pan do wczorajszej uroczystości otwarcia drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Chciałem zapytać, czy nie przeszkadza panu, że na tych uroczystościach błogosławił biskup karany przez Watykan, arcybiskup Łódź? Czy tak powinno być? Nie będę odnosił się do tego, ponieważ tak naprawdę wczorajsza wielka uroczystość ma charakter strategiczny, ponadczasowy i próba jej zdeprecjonowania wobec części polskich mieszkańców jest naprawdę czymś wysoce niestosownym. Nie próbuję jej deprecjonować, proszę tylko... Dziękuję bardzo. Proszę następne pytanie. Dziękuję, proszę następną redakcję. Teresa Gut, Polsat News. Panie premierze, czy podpisał pan, czy kontrasygnował wskazanych przez prezydenta Andrzeja Dudę sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej? Prezydent wczoraj wskazał 11 sędziów. Zgodnie z ustawą, która weszła w życiu w lipcu, do połowy sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, pan prezydent miał zaproponowanych 33 sędziów i pan prezydent zdecydował o wyborze 11 z nich do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. To jest wyłączna prerogatywa pana prezydenta. Cieszę się, że ten rozdział, jeśli mogę tak powiedzieć, historii zmiany Izby Dyscyplinarnej w nową Izbę, Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, został niniejszym zakończony i zrealizowaliśmy też to z panem prezydentem, na co się wraz z parlamentem umawialiśmy, czyli reformę Izby Dyscyplinarnej, reformę procedury dyscyplinarnej. Panie premierze, jeszcze mam jedno pytanie. Czy widział pan reportaż Piotra Świerczka i czy ma pan pełne zaufanie do Antoniego Macierewicza po tym, jak się okazało, że on pewne raporty i badania wykorzystuje w sposób wyborczy? Jaki raport, czy widziałem jeszcze raz? Czy widział pan reportaż Piotra Świerczka dotyczący... Nie, reportażu nie widziałem. A czy nie widziałem tego reportażu. To dość głośny reportaż ostatnio. Nie wiem, co to jest za reportaż. I co to jest za stacja? Proszę bardzo, jeśli są pytania. Panie premierze, tak, ja chciałam zapytać... Troszkę głośniej jakby pani... Oczywiście. Panie premierze, Komisja Europejska zleciła zablokowanie wypłaty części funduszy unijnych Węgrom, w związku z czym chciałam zapytać, oczywiście, aby ta decyzja weszła w życie, ona musi być poparta przez kraje członkowskie, ale jaka będzie decyzja Polski w tej sprawie? No i drugie pytanie w związku z tym, czy spodziewa się pan, że Komisja Europejska może podjąć podobne kroki również wobec Polski? Polska oczywiście będzie z całą mocą przeciwstawiała się jakimkolwiek działaniom instytucji europejskich, które mają w sposób zresztą zupełnie nieuprawniony zamiar pozbawić środków jakiekolwiek kraje członkowskie, a w tym przypadku w szczególności Węgry. To sprawa dla nas oczywista. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że informacje, które płyną od nas i z Budapesztu, i z Brukseli, są takie, że premier Orban i administracja rządu węgierskiego przygotowała plan porozumienia z Komisją Europejską. To też ważne, bo w ostatnich dniach ten plan został zaprezentowany przez rząd węgierski i pan premier Orban wyraził nadzieję, że zakończy to spór z Komisją Europejską. Drugie pytanie dotyczyło tego, czy mam obawy, iż ta procedura zostanie wszczęta wobec Polski. Otóż, szanowni państwo, jadąc tutaj do powiatu limanowskiego, czytałem po drodze wypowiedź komisarza Hana, który przyznał rację nam, którzy zawsze podkreślaliśmy, iż nie ma związku pomiędzy procedurą warunkowości, a tym, co dzieje się dzisiaj, tym przeciąganiem liny, jeśli mogę tak powiedzieć, wokół Krajowego Programu Odbudowy, czyli Next Generation EU, i że również nasze punkty, nasze zastrzeżenia, które wpisaliśmy wtedy blisko 2 lata temu do procedury warunkowości, były nie tylko słuszne, ale okazują się skuteczne, gdyż Komisja Europejska, czy w tym przypadku pan komisarz, przyznaje, że nie ma, mimo tego sporu, który jest między nami a Brukselą,
nie ma powodu do tego, aby wszczynać wobec Polski procedurę warunkowości. To jest dobra wiadomość. Ja podkreślam to od wielu miesięcy, że nie tylko nie ma powodu, aby Polskę pozbawiać środków, ale spodziewam się tego, że na przełomie tego i przyszłego roku również nowe środki z nowej perspektywy unijnej do Polski zostaną przekazane.